Film Maxi Mary opowiada, najkrócej rzecz ujmując, historię korespondencyjnej przyjaźni dwójki przyjaciół. Każdy z nich jest na swój sposób nietypowy, niekonwencjonalny. Max mieszka w Nowym Jorku, ma zespół Aspergera i ogromną nadwagę, co powoduje, że zaszywa się w swoim mieszkaniu. Świat zewnętrzny trochę go przeraża, czuje się w nim źle i nieswojo. Mary jest 8-letnią, bardzo rezolutną dziewczynką z Australii. Natomiast w jej świecie nie do końca jest dla niej miejsce. Rodzice nie zwracają na nią uwagi, koledzy ze szkoły również. I właściwie jedynym towarzyszem zabaw jest oswojony kurczak, który oczywiście kocha ją na ile jego kurczęce serce na to pozwala. I tak cały ten ponury kontekst przestaje się liczyć z chwilą, gdy Mary wysyła list do Nowego Jorku na przypadkowy adres i ten adres okazuje się być adresem Maxa. I od tego momentu ta dwójka zakompleksiałych, wyalienowanych bohaterów zaczyna odżywać. Pokazują, jak bardzo są fascynującymi osobami, ile w nich dziecięcej fantazji, szalonych pomysłów. Ta korespondencja, te przesyłki są tak samo ekscentryczne jak oni sami. I dzięki temu ten film, ci plastelinowi bohaterowie pokazują nam rzeczy bardzo prawdziwe i poruszające. Jest w nim kilka bardzo trafnych spostrzeżeń na temat tego, jak trudno nam siebie lubić, jak trudno nam siebie akceptować, ale również jest w nim ogromna doza nadziei, sympatii i takiego pozytywnego kopa, który myślę na jesienną słotę bardzo nam się przyda. Także serdecznie zapraszam. You are my best friend. You are my only friend. Mary and Max. P.S. Do you know that turtles can breathe through their anuses? Kinoterapia jest projektem, który wykorzystuje potencjał sztuki filmowej. Oczywiście nie zakładamy, że samo oglądanie filmów może nas zmienić, ale może dla nas zrobić dwie rzeczy. Może kompensować braki emocjonalne, to znaczy rozweselić nas, kiedy nam jest bardzo smutno, oderwać nas od nudy, oderwać nas od rutyny dnia codziennego i to jest ogromna wartość. A po drugie, filmy dostarczają nam cegiełek do budowania naszych opowieści na życie, do budowania naszych narracji, pokazują nam nowe rozwiązanie różnych sytuacji, inspirują nas, przełamują różne schematy myślowe, które nam nie służą i powodują, że nasza opowieść na przykład schodzi na złe tory. Także na tym zasadza się ten projekt. Łączymy pokazy starannie wybranych filmów z panelami, z warsztatami rozwoju osobistego. Wszystko po to, by przekaz filmu mógł wybrzmieć do końca i byśmy mogli odnieść z tego największą korzyść. 4 września pokazujemy film Maxi Mary. Po nim jest panel, w którym zasiądą pani psycholog Paula Sawicka oraz dziennikarz Michał Margański. Będziemy rozmawiać o przyjaźni. Potem będzie warsztat psychologicznej pracy z filmem, który poprowadzi Anna Twardowska, psycholog związana ze szkołą psychologii zorientowanej na proces. Serdecznie zapraszam.